Głupotą byłoby stwierdzić, że bez wojen nie powstałyby wynalazki, o których będzie mowa w dzisiejszym filmie, ale z pewnością działania wojenne przyspieszyły ich opracowanie. Takich wynalazków jest bez liku, to też za chwilę skupimy się wyłącznie na tych, które są na wyposażeniu większości domów. Zapraszam na odcinek. Wynalazek numer 1. Internet. Zacznijmy od wynalazku, bez którego nie moglibyście oglądać tego filmu. Przykład jest trochę nietypowy, ponieważ łączenie powstania internetu z wojną jest mitem, ale za to niezwykle popularnym. Do powszechnej opinii przedostała się informacja, jakoby amerykański rząd zlecił w 1969 roku opracowanie metody komunikacji, która byłaby w stanie działać pomimo zniszczenia części infrastruktury wskutek np. ataku nuklearnego. W rzeczywistości sieć ARPANET, będąca poprzednikiem internetu, miała służyć poprawie komunikacji między amerykańskimi uniwersytetami wyposażonymi w komputery, czyli miała umożliwiać szybszą wymianę wiedzy. Dzisiejszy internet dalece różny jest od tego, który powstał na początku. Niezłą laurkę wystawił mu Stanisław Lem, polski pisarz, jeden z twórców fantastyki naukowej, który miał rzekomo powiedzieć, że dopóki nie skorzystał z internetu, nie wiedział, że na świecie jest tylu idiotów. Wynalazek numer 2. Eksplodujące jajko. Co takiego? Żeby doprecyzować, o co tak dokładnie chodzi, trzeba przywołać eksperyment, który przeprowadził niejaki Percy Spencer w trakcie opracowywania radaru na zlecenie wojska. Pracował właśnie na tym, jak usprawnić magnetron, jeden z elementów radaru, który przekształca energię elektryczną w fale radiowe o długości od kilku do kilkunastu centymetrów. W trakcie tych prac zauważył, że zaczął mu się roztapiać batonik, który trzymał w kieszeni fartucha. Była to woda na młyn dla ciekawskiego naukowca, więc zaczął umieszczać obok magnetronu kolejne produkty żywnościowe. Chwila, moment i już mógł się zajadać popcornem powstałym w kilka chwil z ziaren kukurydzy. Kilka eksperymentów dalej i działaniu mikrofal zostało poddane jajko, które w związku z tym eksplodowało. Nie sprawdzajcie tego, nie ma sensu, mówię wam, że tak się na pewno stanie. Oczywiście, gwoli ścisłości, to nie dzięki eksplodującemu jajku Spencer zapisał się na kartach historii, a dzięki innemu wynalazkowi, którego na pewno się domyślacie. Oczywiście chodzi o kuchenkę mikrofalową. Magnetron jest jej elementem i co ciekawe, jednymi z naukowców, którzy pracowali nad jego wynalezieniem, byli Polacy Janusz Groszkowski i Stanisław Fryszka. Wynalazek numer 3. Teflon. Jakby komuś przyszła jednak ochota jajka nie wysadzać, a usmażyć sobie bez tłuszczu, to nada się do tego patelnia pokryta teflonem. Ten niezwykły materiał również został odkryty przypadkiem i początkowo służył wojsku jako powłoka izolująca, a potem znalazł zastosowanie np. w kombinezonach astronautów, lecz jego największym przeznaczeniem jest kuchnia i pokrywanie patelni. Pewnie smażąc sobie naleśnika, nie rozpływacie się nad niezwykłymi cechami teflonu, niemal stworzonymi do wykorzystywania w gotowaniu. A szkoda, bo teflon, a dokładniej rzecz ujmując politetrafluoroetylen, jest substancją, która po pierwsze jest wyjątkowo obojętna na działanie substancji chemicznych. Możecie na niego na przykład wylać wodę królewską, która potrafi rozpuścić złoto, a teflon pozostaje niewzruszony. Rozkładać zaczyna się dopiero przy minimum 320 stopniach Celsjusza, a w kuchni się trzeba nieźle nastarać, by w trakcie gotowania przekroczyć temperaturę 210 stopni. No i w końcu po trzecie, teflon ma niski współczynnik tarcia, więc wszystko się na nim śliska. Najlepszy przykład? Jest jedynym materiałem, na którym Gekonowi dzieje się taka rzecz. Popatrzcie. Wynalazek numer 4. Podpaski. Dziś pewnie trudno sobie wyobrazić, jakimi metodami kobiety radziły sobie z krwawieniem podczas okresu. Faktem jest jednak, że gdyby nie wojny, to na pewno świat potrzebowałby więcej czasu, zanim naukowcy wynaleźliby podpaski. Ten wynalazek od początku swego istnienia miał to samo przeznaczenie – wchłaniać, jednakże początkowo miał pomagać rannym żołnierzom. Pierwszym podpaskom daleko było do dzisiejszych, były wykonane z waty oraz miazgi drzewnej i były takim jakby włóknistym prostokątem. Swoją drogą, sama menstruacja była jeszcze całkiem niedawno tematem tabu. Do 1972 roku w Stanach Zjednoczonych obowiązywał prawny zakaz reklamowania środków do kobiecej higieny intymnej, więc marketingowcy musieli stawać na rzęsach, by czasem nie powiedzieć w reklamach słowa podpaska. Wynalazek numer 5. Konserwa. Kiedy nie było jeszcze lodówek, żywność trzeba było przechowywać w zimnych piwnicach. No a jak poradzić sobie z taką sytuacją w trakcie wojny? Potrzebę opracowania wynalazku, który umożliwiłby głodnemu żołnierzowi zaspokoić głód mięsiwem w okopie, zlecił jeszcze Napoleon Bonaparte w 1795 roku i nagrodę za odkrycie zgarnął paryski cukiernik, który wpadł na pomysł gotowania mięsa i jarzyn w hermetycznie zamkniętych szklanych naczyniach. Zawartość o dziwo nie psuła się. Cóż to musiała być za rewolucja? Same naczynia poddano z kolei ewolucji i kilka lat później Anglicy zaczęli stosować puszki. Co osobliwe, chociaż francuski wynalazca opracował metodę, która przedłużała trwałość żywności, to nie wiedział, dlaczego ta metoda działa. Mikroorganizmy odpowiedzialne za psucie się żywności odkrył Louis Pasteur pół wieku później. A skoro konserwa, to również i trzeba by dodać otwieracz do konserw, skoro internet to również smartfon. I z pewnością z niektórych wynalazków, nad którymi teraz pracuje wojsko, kiedyś będziemy korzystać w naszych domach. Szkoda jedynie, że wojna jest motywatorem ich opracowywania, skoro ludzkość zna lepsze metody do rozwiązywania konfliktów, takie jak chociażby pojedynek w papier, kamień, nożyce. Jeżeli interesują Cię naukowe sposoby przechytrzania przeciwnika, obejrzyj film, który wyświetla Ci się teraz na ekranie. A ja dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Przyjemności!